Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Dwa pytania na początek. Jak sytuacja zdrowotna Ronana, Astiza, Guilherme? Czy oni będą mogli zagrać z Wisłą? I drugie pytanie, czy rozmawiał pan z Orlandosa? Czy jest rzeczywiście tak, że on jest zły, smutny, tak jak donosi prasa? With Orlando first, I try to speak to the players as much as I can. At the same time, it's competition for places. Orlando knows that I'm happy with him. I'm happy with his attitude. I'm happy with his physical levels. I'm happy with his contributions. And the only reason he has not been played more after he got the injury against Sherbelato, the Australian team we played. No, St. Patrick. He started the first game in the Champions League qualification game against St. Patrick. He got injured after 10 minutes, and it took a little bit, couple of weeks before him to get ready. And the only reason he is not played more, well, it's wrong to say because he's played many games. But because he's not played more, is for the competition. Rado is a top striker, one of the best in these parts of Europe. He's a key player for us. Andre Duda, probably one of the best, most biggest talents in Europe in his age group. Slovakia beats Holland under 21. He was the best player on the pitch. And so with Orlando, it's more like the competition for places. But I'm happy with him. He's looking sharp. He's looking good. He's scoring goals. And with us playing now, I think the five games in or four games, 1, 2, 3, 4 games in 8 days, 7 days, 6 days, 9 days. Three matches. Seven. Sunday, Wednesday, Saturday. So it's 3 matches in 6 days, 7 days. So, of course, there will be opportunities for Orlando in these games. Please turn off your mobile phones. Which games he will play, we will come back to later. But he's training well. He's working hard, he's scoring goals in the games he's been playing. And he's ready to play for us. And the only reason is because the competition in our team is with Andre and Rado, are two of the best offensive players in this part of Europe. Shiro and Koharczyk. He's top talents, important players, very, very, very good players. So the competition for our front four players is massive. But we need more than 11 players and four offensive players. And Orlando will get match time. He's played games for us, scored goals, and that is good for him and is good for us. So I'm happy with Orlando. I look forward to see him on the pitch again. Okay, przetłumaczę Państwu pierwsze pytanie Orlando. Trener powiedział, że stara się rozmawiać z zawodnikami, oczywiście, jeżeli jest tylko taka możliwość, ale oczywiście trzeba wziąć pod uwagę rywalizację, jaka panuje w zespole. Oczywiście trener jest bardzo zadowolony z postawy Orlando na boisku, z tego, jak prezentuje się fizycznie, z jego mentalności. Jest jedyny powód, dla którego nie gra tak często, jak oczywiście by chciał. W trakcie meczu z St. Patrick's Orlando nabawił się kontuzji, już po 10 minutach musiał zejść z boiska.
i nie gra więcej, ponieważ konkurencja jest zbyt duża. Miro Radović jest dla nas teraz kluczowym zawodnikiem, świetnym napastnikiem, najlepszym w tej części Europy. Duda również, jeden z największych talentów w jego grupie wiekowej w Europie. Podczas grupowania reprezentacji U21 był niewątpliwie jednym z najlepszych zawodników. Trener powiedział, że cieszy się, że Orlando zdobywa bramki, jeżeli gra. Teraz mamy dosyć ciężki okres, ponieważ rozegraliśmy 3 mecze w przeciągu 7 dni. Orlando dobrze prezentuje się na treningach, dlatego dostanie swoją szansę. Żyro i Kucharczyk to są również dla nas topowi, kluczowi zawodnicy. Jest ogromna konkurencja, natomiast my jako zespół potrzebujemy oczywiście więcej niż 11 zawodników, więcej niż 4 zawodników w ofensywie i na pewno trener nie może doczekać się kolejnych występów Orlando i tego, co pokaże na boisku. And for Ronan, Astis and Guy. Ronan and Guy, Germe is both a little bit long-term injuries, which are getting closer to be able to play for us again. Germe had a little setback a few weeks ago, but he's working very, very hard now. He's getting closer. Exactly which day he will be, we don't know, but we know his knee is stable. We know he just needs to train and build himself up again so he can have the right physical level to be able to train 100% and play matches. With Ronan, it's a thigh injury, muscle injury after 2 weeks with us. And we were, of course, very, very disappointed with him being injured, because we see him as a talent. We needed the cover for Tomek Brzyski when Wawrzyniak left to Russia, and that was a key priority for us in the summer. So obviously for Ronan to get injured for us is not good situation at all. I hope he can come back, and he should be back in not too long time. But we are keeping our fingers crossed for Tomek to have keep his good level to continue. But we know the load on Tomek is big. So, but he's handling it well, and we need it at this moment. And about Iñaki is. He's also very, very close. He's training full-time now, 100% with the team, and was close to get into the squad yesterday, but with not too many training sessions behind him, it was a little bit early. But he has a good chance to be in the squad for Sunday and for next week, so he should be okay. Natomiast jeżeli chodzi o kontuzjowanych zawodników, to zaczynając od Guilherme. Guilherme już bardzo długo rzeczywiście leczy się z tej kontuzji. Miał kilka tygodni temu była bardzo smutna sytuacja, kiedy będąc bliskim powrotu do pierwszego zespołu, znowu kontuzja odnowiła się. Natomiast jest oczywiście już coraz bliżej. Natomiast potrzebuje jeszcze trochę czasu. Z jego kolanem wszystko jest już w porządku, natomiast musi odbudować tą swoją formę przede wszystkim fizyczną. Jeżeli chodzi o Ronana, to był to uraz mięśni już po 2 tygodniach z nami. Byliśmy bardzo zawiedzeni jego kontuzją, ponieważ potrzebowaliśmy zastępcy dla Tomka Brzyskiego i to latem był dla nas priorytet, jeżeli chodzi o transfery, zwłaszcza po odejściu Jakuba Wawrzyniaka do Rosji. Oczywiście trzymamy kciuki za Tomka, żeby jak najdłużej był w tej swojej, żeby grał na najwyższym poziomie, natomiast rzeczywiście oczekujemy po powrotu Ronana. Jeżeli chodzi o Iñakiego, to jest już bardzo bliski powrotu do meczowej 18. Trenuje na 100% z drużyną. Wczoraj był blisko powrotu do tej kadry meczowej, natomiast potrzebował jeszcze trochę czasu, nie trzeba było się spieszyć, ale będzie już brany pod uwagę przy ustalaniu kadry na najbliższy mecz sobotni i w niedzielę i na kolejne mecze. Czy są jeszcze jakieś pytania?
There is. Okay. Nie. Okay. Tenerze, mam pytanie. Trzy mecze zagra ten sam skład. Czy to nie będzie problem fizyczny dla tej drużyny? The same squad as yesterday. We will. There will be some changes, but how many and in the squad and in the team we will see. We know that this is a massive game. To go away to Wisła, Krakow, play there in front of a full house. We can bring our own supporters. It's a big, big game for us. We will go there and do everything we can to win. We will play with the team that we think has the best possible chance of winning this match. Even though we are in the middle of a period where we have tough games, we have a big game, a cup game, we need to win because we would like to win the cup. But we know the importance of the Krakow game in terms of the league position, in terms of for ourselves and the supporters and the rivalry between the clubs. And I think even for Polish football, this is a game people will look at. So we know, and we will be prepared and we will be ready and we will do everything we can to win this game. Trener powiedział, że być może będą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o skład poprzedni, ale oczywiście o tym przekonamy się tuż przed meczem. Trener powiedział, że zdaje sobie sprawę z rangi tego spotkania. Jest to dla nas bardzo ważny mecz. Wiemy, że będziemy grać w Krakowie przy pełnych trybunach. Musimy wykorzystać wszystkie szanse, żeby ten mecz wygrać. Oczywiście czeka nas również równie ważna konfrontacja w Pucharze Polski. Musimy przejść dalej, żeby to trofeum zdobyć w tym roku. Natomiast trener podkreślił, że zdaje sobie sprawę z rangi tego spotkania i że jest to mecz ważny zarówno z punktu widzenia kibiców klubu, kibiców piłki nożnej w całej Polsce, ważny dla układu tabeli, przyciągający uwagę wszystkich fanów, dlatego zrobi wszystko, żeby ten mecz wygrać. Hello coach. Hi. Coach, could you tell us something about your knowledge about the Wisła. If you say us keeping any particular attention at some players in this team and forward, are you surprised by the position of Wisła in an Ekstraklasa? Well, I think it helps them that they don't play in Europe. They can play one game every week, be fresh, be ready. Schmuda is an experienced coach. They added Stilic to the team in January last year, who is a key player for Wisła. They have goal scorers in their team now. They have experience in their team, and they've done enough to win matches on a regular basis in Ekstraklasa. So they had a very, very good first half to the season last year as well. So I'm not surprised by the position they're in. So we know we have a tough, tough game on Sunday. They are an experienced team, experienced players, and good passing team as well. So we know we need to be at our very, very best. And but these games is what every player would like to play in. You go away against one of the big rivals, full house, the adrenaline is going to be pumping, everybody's going to go full out to win the game, and as a kid when you love to play in these games, so I'm sure our players will be super motivated, as of course Wisła will be as well, with the now they can fill up the stadium again after the problems they've had. So I think it'd be a great game to be involved in, and they are a good team, and they get the points, and we will go down there knowing that we are a good team as well,
and do everything we can to win the match. Pan redaktor zapytał, co nasz trener wie o Wiśle Kraków, czy może wyróżnić jakichś zawodników i czy jest zaskoczony pozycją, którą zajmują w tabeli. Trener powiedział, że pomaga zespołowi z Krakowa to, że nie grają w Europie. Grają jeden mecz w tygodniu, dlatego mogą być bardziej wypoczęci. Trener Smuda jest doświadczonym szkoleniowcem. Świetnym ruchem z jego strony było pozyskanie w ubiegłym roku w styczniu Semira Stylicza, który stał się kluczowym zawodnikiem Wisły Kraków. Jest to drużyna bardzo doświadczona, posiadająca zawodników, którzy skutecznie zdobywają bramki, robią to, co trzeba, aby wygrywać mecze, to, co wystarcza, aby wygrywać mecze. Mają świetną pierwszą połowę sezonu, jednak taka sytuacja miała miejsce już rok temu, więc trener nie jest zaskoczony dobrą postawą drużyny z Krakowa. Jest to mecz, jakiego każdy z piłkarzy oczekuje, jakiego każdy z piłkarzy nie może się doczekać. Jest wysoka adrenalina, wysoka motywacja. Wisła również może wypełnić trybuny po problemach, jakie niedawno przeżywała. I na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten mecz wygrać. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy. Pierwsze 15 minut treningu jest otwarte dla mediów, później trening zostanie zamknięty. Dziękuję.